Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem opowiedzieć o jedzeniu surowych potraw, jedzeniu surowych sałatek, czy to są sałatki warzywne, czy to są sałatki owocowe, ponieważ te sałatki zawierają odpowiednią ilość składników mineralnych, witamin, jak również zawierają przede wszystkim pranę, energię witalną, która nam jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dlatego właśnie robienie sałatek, na przykład, podam jeden taki przykład, można pokroić sałatę, drobną kostkę, można pokroić paprykę, można pokroić ogórka, można dodać trochę oliwek, można dodać trochę pieprzu, można dodać sól, może też być ewentualnie dodany winager, czyli to jest jakby ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy, jedna łyżeczka octu jabłkowego, która też poprawi nasze samopoczucie i dzięki temu stworzycie bardzo fajną, świeżą sałatkę, którą możecie po prostu spożyć w jakikolwiek sposób, czy to z chlebem, czy z makaronem, czy w jakikolwiek inny sposób możecie po prostu spożywać surowe, dobrze przygotowane sałatki. Dodam, że też można zrobić sałatkę owocową. Jeżeli ktoś już nie lubi tych warzyw, że mu nie smakują, jeżeli nie ma po prostu jakby takiego apetytu do jedzenia warzyw surowych, może to zrobić sałatkę z owoców. Mogą to być truskawki, teraz właśnie jak się zbliża wiosna, truskawki są bardzo dobre, mają dużo energii w sobie, dużo energii czerwonej, która jest bardzo pozytywna i dobrze wpływa na nasze zdrowie. Mogą to być też jabłka, ewentualnie banany, ewentualnie jakiekolwiek inne owoce, które możecie pokroić w kostkę, zmieszać kiwi również i dodać jogurtu, pestek dyni, które są uprzednio przeprażone na patelni, jak również łyżkę miodu i z tego po prostu powstanie sałatka owocowa, która będzie bardzo zdrowa. Ja chciałbym dodać, że gotowane potrawy po prostu tracą wartości odżywcze, jeżeli one są już gotowane jakiś czas na ogniu, czy tam na gazie, czy gdziekolwiek indziej. No po prostu te minerały, te witaminy tracą, po prostu tracą na wartości. Ten produkt, ten pokarm nie będzie już tak wartościowy jak jedzenie, które jest po prostu świeże i jest jak sałatka warzywna lub owocowa. I jak również wylewanie wody, która dane warzywa były po prostu gotowane, no spowoduje to, że te warzywa już będą uboższe w te minerały i w te witaminy, które uprzednio miały. Ponieważ z wodą również są odlewane wszystkie witaminy, wszystkie minerały, które zawierały te owoce czy warzywa. Dlatego polecam właśnie bardzo każdemu widzowi, żeby zrobił sobie taką po prostu sałatkę, żeby jeść jedzenie jednak właśnie wegetariańskie, jedzenie, które jest uprzednio przygotowane, pokrojone z miłością, żeby ta po prostu sałatka nie była zrobiona tylko tak po prostu, tylko żeby była wykonana z miłością, bo ta miłość się będzie odzwierciedlać właśnie w smaku tej sałatki. Jeżeli jeszcze jakaś osoba, która więcej się zajmuje życiem duchowym, może ofiarować taką sałatkę najwyższego sobie Boga, to tym lepiej, ponieważ będzie jadła praszada, będzie jadła jakby jedzenie z warzyw i owoców oczyszczone, ofiarowane najwyższego sobie Boga i wówczas to jedzenie nabierze jakości nie tylko odżywczych, ale również oczyści nasz mózg. Da nam siłę duchową. To właśnie Wam chciałem, drodzy kochani, przekazać. I na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpowiednikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.